Witam wszystkich. Lutowanie jest rzeczą niezbędną przy tworzeniu różnych układów elektronicznych i dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak robić to poprawnie. Na początku, co będziecie potrzebować do lutowania? Dwoma niezbędnymi rzeczami będzie oczywiście lutownica najlepiej taka stacja lutownicza, jeszcze z regulacją temperatury. Nie musi być droga, na przykład ta moja to była za kilkadziesiąt złotych, już kilka lat jej używam działa niezawodnie. Drugą rzeczą konieczną będzie cyna, taka jak tutaj najlepiej kupić sobie taką dużą rolkę, na przykład świerz kilo jak ta starcza naprawdę na bardzo długo. Zwykła cyna 60% cyny 40% ołowiu, którą tak właściwie powinno się nazywać spoiwem lutowniczym, bo ona ma w sobie także ołów, nie tylko cynę. Są także, że tak powiem, dodatki, które ułatwiają lutowanie, jak na przykład gąbeczka do czyszczenia grotu. Moim zdaniem warto się w nią zaopatrzeć. Może być także odsysacz, odsysacza ja niestety nie posiadam, lub jakiś topnik. Czy kalafonia. Taka cyna ma już w sobie topnik, ja do niej nie potrzebuję kalafonii, lutuje się dobrze bez kalafonii. Na początek włączacie lutownicę i ustawiacie ją w moim przypadku ustawia się na więcej, trochę więcej niż połowę. Wy musicie to po prostu wyczuć. Może ja wam to pokażę na swojej lutownicy. Trzeba ustawić temperaturę tak, żeby cyna bez problemu topiła się na grocie, o tak jak teraz. Widzicie, bez problemu się topi. Temperatura nie może być za mała, bo wtedy cyna nie będzie się chciała topić wcale lub będzie się topiła bardzo powoli. Z kolei za duża temperatura, to poznacie po tym, że grot Wam się zacznie robić czarny, pokrywać się takim nalotem. Za duża temperatura powoduje to, że ten topnik wyparowuje z cyny bardzo szybko, a poza tym mogą się także szybciej zniszczyć pola lutownicze. Tą optymalną temperaturę trzeba po prostu wyczuć. I teraz, jak nakładamy cynę? Najpierw trzeba przyłożyć grot lutownicy do pola lutowniczego lub do nóżki elementu i nakładać tutaj cynę. Jak widzicie, cyna ładnie nam się nałożyła. Jest tutaj ładna, błyszcząca powierzchnia. Dobrze wykonany lód, to lód błyszczący. Po nałożeniu tej cyny trzeba od razu przestać ją nagrzewać lutownicą. No bo jak ja bym to teraz sobie jeszcze grzał i grzał, to po pewnym czasie ta cyna straci swój połysk. Taka spoina nie tylko wygląda brzydko, ale także może powodować zimne luty. Tak jak tu na przykład możecie zobaczyć na tej płytce. Tutaj ta nóżka po prostu lata sobie luźno, wyleciała. Nie było to spowodowane tym, że to był zły lód. Jak na moje oko, te luty tutaj są całkiem dobre. Po prostu stało się to ze starości. Zobaczcie, co się dzieje z takim polem lutowniczym, szczególnie na takiej płytce do cięcia, tej uniwersalnej, jakie się dłużej dogrzeje. Ono po prostu. Odpada stąd. Szczególnie przy płytkach uniwersalnych, trzeba uważać na to, żeby tych puls zbyt długo nie grzać. Żeby Wam pokazać, jak to lutowanie wygląda w praktyce złożymy sobie jakiś prosty układ. Dajmy na to multiwibrator. Zacznijmy od wlutowania tranzystorów. Po prostu wkładam je w płytkę. Emitery będą podłączone do jednego punktu czyli do masy, dlatego warto, żeby były blisko siebie, żeby później nie trzeba było tam dawać jakichś przewodów je łączących. Dobrze, żeby te tranzystorki były tutaj prosto. Najłatwiej najpierw włożyć jednego, pozaginać te nóżki i teraz drugiego. Tranzystorki mamy już w płytce, to teraz lutujemy ich środkową nóżkę, czyli bazę. Robi się to tak jak przy nakładaniu cyny na pole lutownicze po prostu przykładacie grot i nakładacie cynę nie za dużo, także po prostu pokrywa całe pole lutownicze, drugą bazę tak samo. Można od razu oczyścić to sobie o gąbeczkę, ten grot. Bazy już mamy wlutowane, teraz warto te tranzystory naprostować. Trzeba to robić delikatnie, żeby to pole nam nie odpadło. I warto także odczekać po nałożeniu tej cyny, bo jak to pole jest rozgrzane, to bardzo łatwo jego odpadnięcie. Teraz nakładamy cynę na resztę wyprowadzeń. Czyli na kolektory oraz na emitery. Emittery od razu połączymy cyną ze sobą. O tak jak teraz. Mamy ładne, błyszczące luty. A co, jeśli okaże się, że wlutowaliście zły element? Tak jak tutaj, ten tranzystor powinien być BC547, a jest BC557. A no nie panikujemy. Tylko Najpierw przykładamy grot do tych spoin. Topimy jej, prostujemy wyprowadzenia. Ciach. Teraz drugie wyprowadzenie prostujemy. Przykładamy i rozgrzewamy to. Teraz chwytamy nasz tranzystor. I jedziemy po wszystkich. Polach lutowniczych. Warto to zrobić szybko, żeby tranzystor nie zaczął nas, nas parzyć. I proszę, mamy nasz tranzystor wyciągnięty, możemy wstawić poprawny. Można jeszcze oczyścić go o gąbeczkę. Ta wygląda już dosyć nieestetycznie, ale nowa, nowa gąbka wygląda tak. Ta jest po prostu już wysłużona. Jak to robimy? Po prostu przykładamy grot do wyprowadzenia i przejeżdżamy po gąbce. O tak jak teraz widzicie, przykładam i przejeżdżam. Jako tako wyprowadzenie oczyszczone. Ale na płytce mamy tutaj spoiny, które uniemożliwiają nam włożenie tu nowego tranzystora oraz połączenie pomiędzy dwoma polami jak się takiego połączenia pozbyć? Pomocna będzie teraz najzwyklejsza wykałaczka. Jeśli chcecie zrobić tutaj dziurkę, na przykład w takiej spoinie, żeby przełożyć tutaj nowy tranzystor, to po prostu przykładacie lutownicę i wykałaczką. Jak widzicie, mamy już dziurkę, możemy przełożyć nowy tranzystor. Tutaj robicie. W przypadku takiego połączenia trzymacie wykałaczkę tak, nagrzewacie i mamy rozdzielone nasze pola lutownicze. Już nie ma tutaj żadnego połączenia. Tyle, że teraz mamy tutaj nadmiar cyny. Jak się tego nadmiaru pozbyć? Także wykałaczką i lutownicą rozgrzewacie to pole Przykładacie wykałaczkę No i dziurka jest Wyszło dosyć nieestetycznie, bo już wyparował topnik z tej cyny Ale jakby ona miała jeszcze wystarczająco tego topnika to ten nadmiar po prostu przylgnąłby do grotu i można by go zdjąć na grocie lutownicy stąd No i teraz możemy tutaj przełożyć już Właściwy tranzystor i robimy to samo co wtedy: zaginamy nóżki, lutujemy środkową, prostujemy tranzystor i lutujemy pozostałe. Tranzystory mamy wlutowane, teraz bierzemy obcinacz i obcinamy. Nóżka po nóżce. Te nadmiary, które nam tutaj wystają: tranzystory wlutowane. Teraz rezystory. Przekładamy je przez dziurki w płytce. No i naciągamy te nóżki. Oczywiście nie za mocno. Jedną i drugą, takie wyginając. I nakładamy cynę. Od razu teraz łączymy o tutaj. Pomiędzy kolektorem a tym rezystorem. I obcinamy nóżki. Tych nadmiarowych nóżek nie wyrzucamy, ponieważ one później mogą się przydać do łączenia tych elementów ze sobą. Gdy musimy zrobić połączenie pomiędzy dosyć bliskimi punktami, warto wykorzystać właśnie te wystające nóżki. Nagrzewacie to pole, zginacie nóżkę, tą drugą można zostawić tak, jak jest. Łączycie tutaj, gdzie macie takie bardzo bliskie pola do połączenia, robi się to po prostu cyną. Jak jest trochę większa odległość, można to także zrobić cyną. Ale lepiej jest wykorzystać te nadmiarowe nóżki. Po prostu trzeba teraz rozgrzać to i docisnąć tą nóżkę. Jak widzicie, ona już tutaj się zalutowała w tym. Czas na kondensatory. Kondensatory lutujecie podobnie jak rezystory czy tranzystory. Także na początek dobrze jest je włożyć do płytki tam. Gdzie trzeba będzie połączyć z innymi elementami, żeby były blisko do tych elementów. I zaginacie nóżki. Te kondensatory mają akurat krótkie nóżki, bo pochodzą z wylutu. Teraz nakładacie cynę tak jak się to robi przy innych elementach. I ucinacie nadmiar nóżek. Trzeba połączyć ten punkt z tym. Tym razem zrobię to po prostu cyną, żeby wam pokazać, w jaki sposób robi się takie połączenie cyną. Najpierw nakładać cynę na wszystkie pola pomiędzy punktami, które trzeba połączyć. Łączycie te dwa punkty. W moim przypadku, oczywiście. Jak macie większą odległość, Pola lutownicze łączycie cyną w takie grupy i później, jak, jak to już trochę ostygnie, łączycie takie grupy ze sobą. W moim przypadku wystarczy po prostu nałożyć cynę tu i mamy połączenie. Dlaczego odczekujemy, aż ta spojna ostygnie? Dla oszczędności cyny, jakby to było cały czas płynne, to trzeba by tutaj tej cyny nałożyć więcej. Żeby to połączyć, bo ona raz by Wam uciekała na jedną, raz na drugą stronę. Teraz nakładamy cynę na to wyprowadzenie. Chcemy to połączyć tutaj z tym, więc jeszcze trzeba nałożyć cynę tu. I mamy połączone. Te spoiny niektóre nie wyglądają estetycznie Bo ja po prostu muszę wam to jeszcze pokazywać tutaj Do kamery, jest to dosyć niewygodne W rzeczywistości jak ja lutuję te spoiny wyglądają dużo ładniej Teraz trzeba połączyć te dwa punkty Wykorzystam do tego Nóżkę Nadmiarową nóżkę z rezystora Najpierw tak jako tako Lutujecie ją do jednego punktu, ucinacie, tak żeby doszła do tego drugiego, na taką długość. Teraz trzeba rozgrać to drugie pole i docisnąć tą nóżkę. A teraz poprawiacie spoinę, czyli nakładacie cynę na jeden punkt. I drugi punkt. Do połączeń, których nie da się zrobić w ten sposób, jak na przykład połączenia tego punktu, z tym warto użyć jakiś przewód. Bierzecie jakiś niezbyt gruby przewód, patrzycie, jaką długość będziecie potrzebowali, zdejmujecie izolację. Ja to robię takim przyrządem do zdejmowania izolacji. Teraz trzeba pobielić oba końce przewodu cyną. Najlepiej jak zostanie tam jeszcze nadmiar cyny, wtedy to się będzie łatwiej lutować. No i lutujecie ten przewód. Tutaj. No i do drugiego punktu tam, gdzie trzeba go podłączyć. W moim przypadku o tu. Mamy ładne, błyszczące spoiny. Gdy nasz układ jest skończony, trzeba dać jakieś przewody zasilające. Teraz dam takie grubsze, żeby Wam pokazać jak się pobiela. Takie przewody najpierw trzeba... uciąć sobie. Tyle ile potrzebujecie do zasilania wyższego układu. Ja biorę takie krótkie kawałki, bo tu chodzi tylko o pokazanie, jak się pobiela. Tak samo. Ściągacie izolację. Tak do testów warto zostawić sobie jeden końc dłuższy. Można było na skrętkę podłączać i odłączyć ten układ. Te dłuższe końce zostawiacie. Nie pobielone. Jak chcecie ten układ testować i planujecie go dużo razy podłączać i odłączać, na skrętkę będzie Wam łatwiej. A tutaj pobielacie. Przykładacie grot i nakładacie cynę. Tak, żeby cały przewód, wszystkie żyłki te miedziane były zatopione w cynie. Tak samo na drugim przewodzie. Przewód czarny podłączam tam, gdzie minus. Czyli o tutaj. Po prostu najpierw dobrze jest rozgrzać cyny na przewodzie. Później na tym polu lutowniczym. I mamy przewód przylotowany. Można go tu jeszcze naprostować, żeby nie wyłaził tak za bardzo do przodu. Przewód czerwony podłączam do plusa. Przewody są już przylutowane. Teraz jeszcze ewentualnie można poprawić te spoiny. Które nie wyglądają zbyt ładnie. Tak jak na przykład to ta tutaj. Po prostu nakładacie więcej cyny i to powinno pomóc. Jak wam się zrobi? Tak jak tutaj, no to już widzieliście wcześniej. Rozgrzewacie to. I wykałaczką. Dolutowałem tu jeszcze tak prowizorycznie dwie diody. No i zobaczcie: zlutowany przez nas układ działa. Diody migają. Te zasady lutowania, o których Wam mówiłem, odnoszą się nie tylko do rezystorów, kondensatorów czy tranzystorów, ale do wszystkich elementów. Najważniejsze jest ustawienie odpowiedniej temperatury w lutownicy oraz nie nagrzewanie pól lutowniczych przez zbyt długi czas. A także staranie się o to, żeby spoiny były błyszczące i miały gładką powierzchnię. Przy mniejszych elementach trzeba lutować dosyć szybko, żeby ich nie przegrzać, tak jak na przykład tranzystory SMD. Do dłuższych lutowań warto zaopatrzyć się w jakąś maskę. Ponieważ te opary lutownicze są nieprzyjemne i szkodliwe. To tyle, jeśli chodzi o poprawne lutowanie. Planuję także film o poprawnym rozlutowywaniu różnych płytek. Jeśli się podobało, dajcie łapę w górę, żeby nie przegapić kolejnych filmów i jednocześnie wesprzeć kanał. Subskrybujcie go, a ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia już niedługo.